Zmieniłem pracę i zostałem kurierem. Takim, który zajmuje się przekazywaniem przesyłek wyłącznie od ludzi dobrej woli. Pokój na poddaszu to taki program, w którym jest bardzo dużo dobra. Mało tego, mamy nawet bardzo dobrych widzów. Na przykład takich, którzy przekazują nam gry planszowe. Ta trafi do ludzi, którzy też dobro czynią na co dzień. No dobrze, słowo dobro padło dobrych parę razy, więc dobrze by było przejść do sedna. Widz programu, Nemezjusz Cywiński, jest autorem gry, która uczy dzieci tabliczki mnożenia. Zadaniem uczestników jest jak najszybsze dotarcie do mety. Ten, kto lepiej poradzi sobie z mnożeniem, ten wygra. Każde działanie można przedstawić na specjalnych klockach, co zamienia naukę w zabawę. Koniec z nudnym siedzeniem nad równaniami. Dobrze mieć tak dobrych widzów. A do kogo gra trafi? Dzień dobry. A więc to tutaj czynicie dobro. Staramy się czynić dobro. Prowadzimy placówkę wsparcia dziennego dla dzieciaków, młodzieży z naszych gliwickich podwórek. Wszystko opiera się na tym, że wychodzimy na gliwickie podwórka i place zabaw. Prowadzimy placówkę wsparcia dziennego metodą podwórkową, więc my jesteśmy u nich, a nie oni przychodzą do jakiegoś konkretnego miejsca. Aczkolwiek zapraszamy ich też na różne nasze inicjatywy, które się dzieją wewnątrz budynku, tak jak tutaj w stacji artystycznej Rynek, gdzie mogą trochę poczuć kultury, sztuki, czegoś się nauczyć. Natomiast tak na co dzień jesteśmy u nich i z nimi się bawimy w ich miejscu zamieszkania, w ich środowisku. Projekt jest skierowany do dzieci, które większość czasu spędzają na podwórku bez opieki osób dorosłych, do rodzin ubogich czy z różnymi problemami społecznymi. No przede wszystkim do dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Sprawdzamy, co komu jest potrzebne, co, kogo możemy wciągnąć. Niektórzy lubią muzykę, niektórzy lubią sport. Zachęcamy ich do, akurat naszym konikiem jest wspinaczka sportowa, piłka nożna kobiet, czy na przykład rugby. Jeżeli chodzi o kulturę i sztukę, to spotykamy się tutaj na różnego rodzaju zajęciach z rękodzieła, z filmu, z fotografii. No i tak to wygląda. Zajęcia są darmowe, pokrywane przez środki z miasta Gliwice oraz od naszych sponsorów, więc każde dziecko może skorzystać. Wszystkie informacje są na naszym Facebooku oraz stronie internetowej gtwgliwice.pl i tam jesteśmy na bieżąco. Jesteśmy cały czas, harmonogramy są miesięczne. Fajne są zabawy, uczymy się robić bransoletek i jeździmy na wycieczki, na zajęcia filmowe i na trampoliny jeździłyśmy. Robicie naprawdę dobrą robotę, dlatego mam nadzieję, że ta gra też się wam przyda. Oto oficjalne przekazanie Pokój na Poddaszu, Widz Pokoju na Poddaszu w ręce potrzebujących. Dziękujemy serdecznie, na pewno pogramy, zobaczymy kto wygra, jak dzieciaki sobie z tym poradzą. Będziemy informować i zapraszamy do nas za jakiś czas. To właśnie dzięki Państwu jest możliwe takie dzielenie się dobrem. Bardzo dziękujemy naszym widzom. No i zachęcamy kolejnych. Jeśli i Wy macie gry albo cokolwiek innego, to chętnie to przyjmiemy i przekażemy potrzebującym, bo tych jest naprawdę dużo.